Christopher Rus, witam Cię w Krakowie i w Polsce. Szwedzki reżyser, scenarzysta, ale także montażysta jest gościem festiwalu w Krakowie. Twój film The Big Leap startuje w jednym z konkursów. Oglądając go, zastanawiałam się, dlaczego zrobiłeś taki film? Ja czytałem w gazecie w moim mieście w Helsingborgu w Szwecji o mężczyźnie, który chciał popełnić samobójstwo i skoczył z 15 piętra, ale był tak silny wiatr, który go przypiął do budynku i po prostu się zsunął i zwolniło go to po prostu i sobie uszkodził nogę z wichrą, ale przeżył. I później spytali się jego, czy chciałby jeszcze raz spróbować, a on powiedział, że nie, że już ma dosyć. I uważałem, że to jest i tragiczne, i komiczne też. I dobra taka anegdota, żeby rozwinąć ten temat właśnie, co jest po śmierci. Mhm. I jednocześnie mnie korciło też, że się cały czas mówi o kryzysach finansowych, a bardzo mało o kryzysach duchowych. I chciałem to po prostu połączyć w takiej bardzo krótkiej, bardzo intensywnej formie. Mhm. W Twoim filmie występuje trzech bohaterów. Każdy z nich ma nieco inne dylematy życiowe. Czy z którymś z nich się utożsamiasz, albo masz wokół siebie ludzi, którzy stanowili inspirację do stworzenia tych postaci? Ja się utożsamiam właśnie z tym agnostykiem, grany przez Arka Jakubika. Mhm. I myślę, że też ten film jest moim takim pytaniem. Po prostu wiadomo, że nie ma odpowiedzi na to, czy Bóg istnieje, czy nie, ale myślę, że to jest nasze zadanie, żeby zmierzyć się z tym pytaniem. Nawet jak to jest w formie takiego sketchu, jak jest ten film, i w lżejszej formie. Bo mi to bardziej odpowiada, żeby rozmawiać o poważnych rzeczach z uśmiechem. Jesteś szwedzkim reżyserem, w Szwecji się wykształciłeś. Teraz mieszkasz w Polsce i także uczysz się w szkole Wajdy. Jak to się stało, że się tutaj znalazłeś? Dlaczego wybrałeś akurat Polskę? Ja jestem pół Szwedem, pół Polakiem. Moja mama jest Polski, ojciec jest Szwedem. Ale ja skończyłem szkołę filmową w Sztokholmie i później pracowałem parę lat w Szwecji, ale cały czas czułem taki niedosyt, że chciałbym się jeszcze dokształcić. I mój wuj, który jest po łódzkiej szkole filmowej, ale teraz obecnie pracuje w Sztokholmie, nakierował mnie na szkołę Wajdy. To jest takie dobre miejsce chyba dla mnie. Jak czujesz się jako reżyser z innym nieco zapleczem kulturowym w innym kraju? To dla wielu stanowi często wyzwanie kulturowe. Szwecja jest bardzo takim racjonalnym krajem, a myślę, że Polska jest bardziej sterowana przez emocje. To być tak pomiędzy, to bardzo mnie inspiruje. Jakieś plany na najbliższy czas? Tak. W tym samym temacie i podobnym charakterze chciałbym zrobić pełen metraż. I to pracujemy teraz razem z Jarkiem Stawirejem, który jest autorem książki Masakra Profana. I jesteśmy w takich warsztatach scenariuszowych Torino Film Lab i tam rozwijamy ten film, który będzie pełnometrażowym filmem. Dziękuję Ci bardzo za tę krótką rozmowę i oczywiście trzymam kciuki za Twój film w konkursie. Dziękuję.